Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Little Goday Two Shoes, nasze czerwone budki. I moi drodzy, oczywiście kontynuujemy rozgrywkę. Co my dzisiaj mamy do roboty? Co my dzisiaj mamy do roboty? Już sprawdzamy. Gdzie tu jest mapa? Tu jest mapa. Mamy porozmawiać Rosmarine na temat podarków. Investigate the notes you found. Czyli musimy znaleźć też, czy zbadać notki, które znaleźliśmy wcześniej. No i mamy jeszcze, spotkaj się z Freją w jej domu, bo Freja ma wolną chatę, więc się wbijamy na lesbijską imprezę. Git, dla mnie spoko. Rosmarine. Nie musisz wyglądać tak przerażoną, Elise. To wszystko jest bardzo przytłaczające, to wszystko. O, Elise. Czyż los nie jest czymś cudownym? Wystarczy tego, Rosmarine. Czym są te testamenty i podarki? A, oczywiście. Aby spotkać jego, będziesz musiała zgodnie ze swoim postanowieniem zebrać owe testamenty. Oto narzędzie i składniki, których będziesz musiała użyć podczas tworzenia prezentów. Przynoszenie gospodarzowi miłych prezentów podczas wizyty jest powszechną uprzejmością, prawda? Tak. Jest też próba, ale o jego ludowej opowieści opowiem ci później. W porządku. Na razie chcę wiedzieć tylko to. Czym jest Tender Flesh? Czym jest najsłodszy nektar i czym jest dobre towarzystwo? Tender Flesh, co znaczyło Tender Flesh? No, ja to sprawdzałem ostatnio. Tender Flesh. Delikatne mięso. Czym jest delikatne mięso? Nie do końca podoba mi się ten dźwięk, czy ten wydźwięk, ale... O, to ty sprawiasz, że brzmi to źle, Elise. Delikatne mięso reprezentuje twoje ciało i jest naczyniem dla twojej duszy, że tak powiem. Reprezentacja mojego własnego ciała? Wtedy... Liczy się tylko to, że... nosisz część swojego śmiertelnego ciała. A? Nie ma się czego obawiać, Elis. Może to być obcięcie paznokcia lub kosmyk włosów. Ważne jest połączenie między tobą a symbolicznym naczyniem. Symboliczne naczynie. Rosmarine. Czym jest dobre towarzystwo? Nie wiem, co o tym myśleć. Powinnaś się z nim spotkać, kiedy twoja dusza jest najbardziej bezbronna, Elise. W najbardziej bezbronnym momencie? Babcia mówiła, że dobre towarzystwo wydobywa na światło dzienne najgłębsze takie ja, najprawdziwsze ja. Innymi słowy, jest to twoja prawdziwa twarz. Rosmarine, nie jestem pewna, czy rozumiem. Dlaczego? To jest miłość, Elise. Miłość? Miłość odkrywa wszystko. Czyż nie można... Czy byś tak nie powiedziała? No, myślę, że tak. Rosmarine. Czym jest najsłodszy nektar? To nie tak, że nie mam pomysłu, ale nie do końca mi się to podoba. O, to tylko reprezentuje twoją witalność, Elise. Twoją esencję. Nie masz na myśli... Liczy się tylko to, że nosi część twojego śmiertelnego ciała. O, część mojego śmiertelnego ciała. Ha. No, wiem, to o czym myślisz, Elise. To mogłoby być to, jeśli właśnie masz zamiar zabrać to do niego, ale... Co to jest, Rosmarine? Mają one przede wszystkim służyć jako dowód twojej determinacji. Elise, najważniejsza jest twoja determinacja. Potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć. Nadal nie mogę otrząsnąć się z tych bzdur, Rosmarine.
A, wszystko w porządku, Elise. Będę tu, jeśli będziesz mieć więcej pytań. Myślę, że potrzebuję chwili. Przynosząc mu dary, wypełnię wszystkie testamenty. W sensie, wiecie, prośby. I myślę, że muszę je gdzieś znaleźć, ale gdzie? Dobre pytanie. Idź do łóżka, nowy objective. Tylko czy tu już wszystko mamy zrobione? Jak wygląda mapa? Czy my coś tu mamy na mapce pokazane? Wiecie co, to jest taki bardzo udawany, otwarty świat. Troszeczkę nie wiem co o tym myśleć, no bo faktycznie my sobie możemy tutaj latać, możemy sobie zwiedzać, ale nam to nic nie daje. Tylko te drzwi są dupy strasznie. Co czasem coś każą robić. Dobra. Szukać. Idziemy spać. Dary. Lepiej pójdę już spać. Mam nadzieję, że jutro wszystko zrozumiem. I mamy noc. Mamy nockę. Ok. Nie mogę spać. Nieraz wam to mówiłem, ale jak zwykle. Tylko zaczynam nagrywanie i każdy coś ode mnie chce. Na szczęście tym razem długo mi to nie zajęło. Nie mogę spać. Nie mogę przestać myśleć o tych wszystkich bzdurach. No śpię w tych samych ubraniach. Wszystko, co ta stara wiedźma mi powiedziała o tych darach i testamentach, o nim. A również to, co mi powiedziała Rosmarine. Trudno mi w to wierzyć, że może być to prawda. Jeśli zbiorę te wszystkie testamenty, jeśli znajdę drogę do niego, może w końcu będę mogła opuścić to przeklęte miasto i żyć życiem, jakie miałam zamiar prowadzić. Zacząć od nowa gdzieś daleko stąd. To być może jest moja szansa na szczęście. Dobra, powinnam przynajmniej spróbować. Myślę, że muszę natychmiast pojechać, pójść do lasu i się tego dowiedzieć. O kurde, odważnie. Odważnie, idziemy. Nie, to babcia mieszka. Okej, coś tutaj się dzieje? Nie, chyba nie. Zapiszmy sobie grę. Oczywiście nagrywam to również dnia, że tak powiem, publikacji, więc no nie dziwcie się. Zresztą to na pewno zobaczycie teraz. Nagrywam to o 15 godzinie. 9.04, nic nowego. Dobra, idziemy do lasu narobić hałasu. Znajdź drogę do lasu. Gdzie może być droga do lasu? Chyba wiem. Ciup. Cichy, ciemny las. Lubię dźwięki lasu. Dobra. I myślę, że tutaj powinniśmy udać się w dół. Tu raczej nie. To będzie rzeka chyba, tak? Si, papa. Hop. Myślę, że droga do lasu będzie gdzieś tutaj na południe. O, tutaj. The Woodland. Która jest? Witching Hour. Wow. Godzina czarownic. Co my tu znajdziemy? A raczej kogo my tu znajdziemy? Bo to też nie jest powiedziane, że tu my znajdziemy coś. A raczej kogoś.
Zobaczmy, czy to, co powiedziała ta stara wiedźma, jest prawdą. Muszę przynajmniej spróbować. Ok. Oho. Uhuhuhu. Więc to jest las. Powinnam go teraz znaleźć. Powinna być odważna. Nie wiem. Ja bym nie był. To są tylko motyle niby. To nie są oczy. Kisz mi stąd. Gałgany. Kisz. Zbiegać się możemy. Wow. Czyżby się robi w końcu creepy? Co to za nędzne miejsce? O, lepiej zachowam ostrożność, bo to może być dosyć niebezpieczne. Robi się w końcu chyba creepy gra. A, zostaw to mnie! Już... zostałem tak daleko. Jest teraz za późno, żeby się wrócić. Muszę przejść do środka. W sensie iść do środka, w głąb. Au! 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 Co mam zrobić? Au! Zgasić! Dobra. Ja nie wiedział. Co mi się gasiło? Wiem. Au! Po pysku dostałem, kurde. No i akurat się przydało. Się akurat przydało. Chciałem, że one się striggerowały dlatego, że tutaj leciałem. Ha! O! Hop, hop. Nie ma. No, to świecznik. Co coś takiego robi tak głęboko w lesie? Dobre pytanie. O, tu dało się zaskoczyć nawet. W sumie to zaskoczyłem chyba. Te śmy nigdzie się nie wybierają. Czym one są? Już kapuję, o co chodzi. Świecznik trzeba zapalić. Dobra. Odpalone. Chyba się wystraszyć. Myślę, że zmieściłabym się w tym przejściu. Jeśli mogłabym tylko jakoś pozbyć tych ciem. Wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Chyba wiem. Może nie wiem. Au! Co? Też nie. A, to było cwane. Trzeba było się ich w ten sposób jakoś pozbyć. Dobrze. O, dobra. Przypuszczam, że przykuło to ich uwagę. Lepiej będę ostrożny idąc naprzód. Sporo straciłem zapałek. Została mi jedna zapałka. Fuck. Jedna zapałeczka mi została. Czym to jest? Co do cholery? Spotkałaś już wiedźmę? Tak bardzo pragnie cię ponownie spotkać. Uwierzysz w to? Mówisz o wiedźmie? Wasze ścieżki wkrótce się skrzyżują, ale... wątpię, czy przetrwasz tak długo w tej czarnej dziczy. Zaczekaj. Co w imię pana? What? Co tu się dzieje? Jak mi Zenity spadło, wow! Jezu, ej, bo ja zaraz tu umieram. Może coś zjem.
Nie mam głodu. Nie, to bym zrobił overkilla. To nie zjem. Jejku. Idziemy dalej. Poki. Meczys, okej. Okay. Meczys 5 sztuk. 5 zapałeczek. Dobrze jest. Kwiatki mi... gdzieś się kojarzą. Gdzieś te kwiatki widziałem. Tylko nie wiem gdzie. Gra się nie. Gdzie ja widziałem te kwiatki? Chcę się przeskoczyć. Oh no! Dobra, tu odgonione. Rozumiem, że tędy też nie przejdziemy. It happened. Tu też nie ma przejścia. Tutaj odgonić? Nie. Zeskoczyć da się bez problemu. O. A, jak głupi. Głupi. Wystarczyło tak zrobić. Widzicie, człowiek jest naprawdę czasem nieporadny życiowo. Hopsa, turlaj dropsa. Dobra. Coś słyszę znów. Coś sobie nuci. Co to? Mushroom. Da się. Nie wiem do czego, dobra, czego tym nie wiem. Jakąś nalewkę z grzyba. O, dobry pomysł. Nie no i alkohol to nie. Spokojnie. Dobra, żegnamy państwa. Czy tu coś było? Wolałem sprawdzić. To teraz muszę zapierdzielać dwa razy, no ale... Czasem tak bywa. Dobra, ale teraz lecimy już prosto. Nie! Kurde. Chciałem tu. Pobieganie czasem mnie zgubi. Na szczęście tu jest już prosta w miarę droga. Trochę się zbugowaliśmy. Nie przeszkadza to w żaden sposób. Hop. Jest zapis. To od imię pana. Jest ich tak wiele. To znajdź sposób, żeby ich jakoś rozproszyć. Dobra, najpierw sobie zapiszemy. Bo ja mogę zginąć. Ja mogę zginąć, więc wolę raczej nie. I zobaczmy, co my tu mamy. Możemy ich podganiać dalej. Tu jest świecznik. Samo oświetlenie może nie wystarczyć. Trzeba będzie ich przegonić. To co? Kolejny grzybek. Nie wiem, co grzybki robią. Ale pewnie niedługo się przekonamy. Kolejne zapałki, świetnie. Tego mi brakowało. Trochę itemaszków. I kolejny świecznik. Jesteśmy są zbyt daleko, żeby zauważyć ten płomień. Gdybym mogła w jakiś sposób je zaalarmować lub zabrać ze sobą, no możesz. Dziecię moje. Patrz. Cipi, cipi, ciapa, ciapa. Opsa. I na barot. Printem ich. Mamy to. Chyba delikatnie przyspieszyłem. Przepraszam, nie chciałem. Wygląda jak szczątki łani. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Nieskazitelne szczątki szkieletu... Gołębie, przepraszam, nie łani. Boże, co ja w ogóle powiedziałem. Pozbawione są jakiejkolwiek formy życia. Nie łani, dobrze. Doł? Doł to był gołąb. Dobrze powiedziałem doł. Czy mi się to myliło, czekajcie. Doł. Łania, tak. Doł. Gołąb. Pomyliłem, przepraszam. Pojebało mnie się. Tu DAW jest nawet, kosmetyki DAW. To było logiczne, Shiro. Tylko jesteś taki głupi.
Nie no, nie mówicie mi tak. Nawet jak się mylę, to mi tylko poprawiacie. Chociaż też bardzo rzadko. Tu też był safe. Kurde. Ja oczywiście nie chciał, trzeba skorzystać. Zauważyłem te porozrzucane wstążki. Nie, przepraszam, bezgroły. Zauważyłem te bezgroły porozrzucane na ziemi, w sensie porozmieszczane. To są ludzie? Wyryte głęboko w skalistej powierzchni kilka znajomych kształtów przypominających człowieka. Życie człowieka. Dobra, chciałem zapisać. Tak. Na tym samym. No i tak, tu mamy kolejne szczątki. Tu mamy kolejny rysunek. I to jest to samo. Kolejna łania. Wyglądają inaczej. Przecież nie. Nieskreślone szczątki, szkielet łani. Same wnętrzności zostały nienaruszone. Mecz jest kolejny. O, ile zapałek zyskaliśmy teraz? No, raczej nigdzie się nie wybierają. Muszę znaleźć drogę, żeby je gdzieś zaprowadzić. Się zdurować, nie? Do tej padliny. Au? Au? Au. Dobrze zapisałem. Hit. Pierwszy game over. Trochę nam się zepsuła nasza koleżanka. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Wojnie, jak na wojnie. A, bo to będzie chyba zagadka logiczna, moi kochani. To będzie chyba zagadka logiczna. Chyba. Dobra, nigdzie się nie wybierają. Musimy jakoś zdurować. Au! No kurde, ej! No, halo! Halko! Halko, halko! Tak to mi się będzie. Dobra, Shiro. Na spokojnie. Na spokojnie trzeba je zdurkować, tak? Trzeba sprawdzić, czy ja mogę wyjść? No mogę. Mogę. Może te dziwne rysunki coś nam tutaj podpowiedzą? Może nie. No dlaczego to tak działa? Ej! Się jebnąłem w nogę. Ojejku, moja nóżka. Ej, no nie wiem. Jakaś nowa mechanika nam tu chyba wskoczyła. No nie widzę, że coś tu mogłoby się działać innego. Skip, skip. No pomyślmy. Pomyślmy. To są zapałki. No ja naprawdę nie widzę żadnego... What? W jakiś sposób mi się to udało. Nie wiem jak, ale coś mi się tu udało. Znaczności zostały nienaruszone. Wiem, dobra. Shiro, ty mazepo. Zabijcie mnie. Szkoda mi tyle życia. Wiem. Wiem, zapomniałem o podstawowej rzeczy, która tutaj była nam pokazywana. Spokojnie, nie krzyczcie na mnie, nie krzyczcie. Wiem. Patrzcie, teraz to ogarniemy. Ogarniemy to w sposób taki... Pyk. Ej, to było chamskie. Nie zapytacie skąd wiedziałem? Dobra, to samo.
Nie zapytacie skąd wiedziałem? Kurde, no szkoda. Co tutaj mamy? Kolejny duch. Tylko z tym duchem będzie taki problem, że znów nam sanity spadnie. My, złote dziewice, z nas młodych złotych dziewic nie należy drwić. Czasem zrozumiesz, jestem pewna. Dlaczego ty to mówisz? My... czy nasze... nie możesz pomyśleć, że on da ci swoje błogosławieństwo. Powiedziano mi inaczej. Och, to jest naiwność. Jaka jesteś zabawna. Nie mogę się doczekać, żeby cię powitać. Zirytujący charakter. Skórzana torba. Znów tam sanity spadło. Fuck, dużo nam spada. Mushroom. To w ogóle HP daje. Powiedzmy. Myślałem, że można sanity też troszeczkę zwrócić, ale widzę, że nie. Jest coś, co nam odda sanity? Nope. Użyjmy to. Może jeżeli spróbuję czegoś innego. No, teraz mamy takie dziwne schizy. Mega dziwne schizy. Dobra. Hipi, cipi, ciapa, ciapa. Amen. Nawet wyszło, dlatego nam dają tyle zapałek. W ogóle są ludzie koty. Fajny mushroom, super. Dobra, to jest to samo, idę. Human's life. No, stop jedno i to samo. Jeden grzybek i mu humorek. Dobra. To jest to samo. Cały czas teksty są te same, więc nawet wam tego nie tłumaczę, no bo to jest bez sensu, nie? Ja wam będę non stop w ten sposób tłumaczył. Op. Co mnie olewacie? Au! Pożerają to, co? Być może mogłem zrobić tutaj wszystkie te motyle, aby oczyścić tę ścieżkę. Ja nie rozumiem. W jaki sposób? Chcę życie człowieka. Irytuje mnie ten dźwięk. Irytuje mnie ten dźwięk. Im tu chodzi o to, żeby zwabić wszystkie te motyle. W jakiś sposób. Kurde, nie chciałem tego w ten sposób. Fuck. Daleko. Traciłem sporo zapałek. Tak. Kurde. Ile zapałek mi zostało? Mało pewnie. To nie jest naprawdę... jedna zapałka? Shit! To nie jest taki chłopciup na krowę i to już... Dobra. Ja już nie mam jak. Nie mam już zapałek. No nie mam zapałki. Gra mi w bambuko robi? Dobra. Jezu, gdyby nie te... Panit jebane! Żarło. Nie dość, że umieram, to jeszcze psycha mi siada. Dobrze, niedobrze. Nie wiem, które wolałem, bicie serca, czy te dźwięki dziwne. Sanity mi dacie? Proszę. Zapis gry.
Nie wiem, czy to na Sanity jest dobre. Wiem tylko, że czasem ten save się też buguje. Dobra, zapis. Zapis, zapis. O, nasza głowa. O, nam Sanity dopiero walnie. W końcu do mnie przyszłaś. O, nie bój się, Elizo. Podejdź bliżej. Co w imię Pana? Dobrze się spisałeś, że znalazłeś drogę do tych lasów. O, koniecznie mnie wysłuchaj, Elis. Po raz kolejny on próbuje mi cię odebrać, ale nie za długo, czy nie na długo. Weź teraz ten koszyczek. Powinnaś zebrać w niego wszystkie swoje dary, Elis. Dary, powiadasz? Znajdź drogę do niego. Głębiej w tym gaju. Moim gaju. Tylko wtedy twoje życzenie może się spełnić, moja ukochana. Czym ty jesteś? Poprowadzę cię do niego, Elis. Powinnaś zaufać mojemu słowu. Twoje cenne życzenie będzie u mnie bezpieczne. Jak mam znaleźć jego? O, Elis, ty jesteś moją krewną. Czy jesteś moim krewnymi? Moim triumfem? Moim kochanym potomstwem? To, co oni mi zrobili, jest nieistotne. Chcę tylko ciebie. Okej. Mamy koszyczek. Jeszcze raz wpuszczę jego i jego zwierzęta do mojego lasu. Pozwolę mu kusić cię, żeby się z tobą zabawił. Czym ty jesteś? Wszystko dla większego dobra, kochana, moja ukochana. Abyśmy mogli się ponownie zjednoczyć. Aby mogła jeszcze raz nosić życie, twoje życie, w swoim łonie. Muszę się stąd wydostać. Żebym mogła odzyskać to, co moje. Będziemy zdjęłać teraz? O, fuck, faktycznie. O nie, nie, nie. Pozmieniali nam rzeczy. Ale to jest niedorzeczne. To co jest? Au. Muszę szybko się uleczyć. O ile mam czym. No kurwa, no bez jaj, ja nic nie widzę! Ledwo, ledwo. To w imię Pana. Czym było to coś? Muszę się wziąć w garść i wrócić do domu, do Rosmarine. Unlocked Gifts Menu. Menu darów. Kurde, no wywaliłem się ze wszystkiego. Z życia, ze wszystkich kremów leczniczych, ze wszystkich. Co to było? Loki. Co ty tutaj robisz? On nie jest kozą. No, myślałem, że będziesz w Spiklerzu albo gdzieś indziej.
O, Boże, nie czuję się zbyt dobrze. Co jest, Floki? Nie podoba mi się, w jaki sposób na nie patrzy. Czym ty jesteś? Liz! Rosemarine! Co tutaj robisz? Blok jest czymś innym. O, byłam na spacerze. Późno w nocy? Co jest, Floki? Oj, chodźmy do domu, Rosemarine. Nie chcę zostać tu ani minuty dłużej. Ach, ale Liz... Sekundę. Oczywiście telefon musi mi zawirować. Dobra, mamy kolejny dzień. Udało nam się przeżyć, ale nadal mamy psychę siądniętą, że tak powiem. Totalnie nam psycha siadła. O, już poranek. No, chyba naprawdę poszłam do lasu, prawda? Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, ale... Wygląda na to, że zarówno Rosemarine, jak i Stara Wiedźma nie kłamały. Ach, powinnam się wziąć w garść. Najlepiej będzie, jeśli na razie pójdę do pracy. Pracę rozumieć i tak dalej pójdzie. Lok, czym ty kurwa jesteś? Rosemarine i Flock. Co oni tam robią? No, tam psy osiadło. Wo. To za dużo dla obrony Mr. Warpurgi, czy pani Warpurgi. No, to jest to samo, okej. Okay. Może możemy to trochę sanity odzyska, ale widzę, że nie. Chyba nie ma sposobu na odzyskanie sanity. Siedzą? Nie. Tu ich nie ma. No, powiedziałbym, że ona ma tutaj okno z tej strony. Kurde, czemu to jest tak do dupy zrobione? Czemu to jest tak do dupy zrobione? O, wy dwoje zawsze się bawicie, co? A, dzień dobry, Liz. O, dzień dobry, również Flock. O, dziś tam zebrałem trochę grzybów, Feliz. Możemy je zjeść na śniadanie. Powiedz, Rosemarine. Wczoraj wieczorem umieściłaś Flocka w spichlerzu, prawda? Oczywiście, że tak. Myślę, że on też to polubił. Na wszelki wypadek zawsze stawiam drzwi lekko uchylone. A, to o to chodzi. Czy wszystko w porządku, Elis? Wczoraj wieczorem też wydawałaś się być nieco zdenerwowana. A, to nic, Rosemarine. Miałam tylko dziwne sny. To wszystko. Wiem, że poszłaś do lasu, Elis. Nie musisz mi o tym mówić, ale... Wiesz już... że mówię prawdę. Liz. Tak czy inaczej, chodźmy do pracy. Zabierasz mnie teraz do miasta? No, musimy trzymać się naszej historii, prawda? Chodźmy, chodźmy. Chodźmy do miasta. A, zaczekaj na mnie, Liz. Vlog zostaje, coś creepy. No ale nam... Jadę sanity. Liz, zastanawiałam się. I proszę, nie złość się na mnie.
A, weź przestań, rozmarin. Rozglądałem się i znalazłem stary koc dla Floka. Jaki koc? Ten, który schowałeś w spiżarni. A, ten, w porządku. I tak miałem zamiar go użyć jako szmatki do kurzu. Myślałeś, że będę o to zła? Och, nie to miałem na myśli. Mieszkasz tu teraz, Rosmarine. Ty też razem z tą kozą lubisz ją, więc nie mogę nic z tym zrobić, nawet bym chciała. O, Telis. Och, nie jest to taka wielka sprawa na litość boską. Meet Rosmarine at the crossroads. I gdzie? Na rozstaju dróg? Dobra, idziemy do roboty. Kupiłbym sobie coś na sanity, bo mnie irytuje to troszeczkę już. Nie wiem ile dam radę wytrzymać z tym krzyczeniem. O, myślałem, że się trochę uspokoiło, ale nie, no po co? Po co? Jasne. Weźcie, no. Nie słyszę własnych myśli. Nie wiem, posiedź na słonku? Nie? O nie. O, kotka pogłaska i też nie? No nie. Candy shop. Lebuchin Bakery. Co mogę do ciebie skarbić się zrobić? Kupuję. Coś na Sanity? Nope. Nope, nope, nope. Myślę, że kupimy sobie chlebki. Nie mam kasy? Ooo, no mam tylko... Ojejku, jejku. Nie, nie chcę precli. See you, Granny. Trzymaj się. Ja nie mam kasiutki. No to niestety będziecie musieli usłyszeć to skrzypienie. Muszę zarobić hajsiwo. O, gdzie są wszyscy? O, czy ludzie zwykle się tutaj zbierają? Zastanawiam się, czy coś się stało. O, chodź Rosmarine. Musimy dowiedzieć się, co się dzieje. Ach, tak. Ja klikam po prostu klawisz ten przyspieszający i czasem po prostu to przyspiesza. Tu jest Rosmarine. Czy nigdy nie znudziło cię noszenie tych samych butów? Moje chodaki? Czy nie są zbyt ciężkie? O, wcale nie. Zdziwiłabyś się. Chciałbyś je przymierzyć? Ja? Czemu nie? Są naprawdę wygodne, bo podczas chodzenia nie czujesz podłoża. Jakbym miało je odłożyć na... czy zamienić na drewniane chodaki. Możemy zatrzeć czerwoną parę. Czego ty? Wiecie, to jest takie wajo. Czego mi to robisz? Dobra, zapiszmy grę. Once more again. Progress saved. Świetnie. Co tu się dzieje? O, Elise. Konie pana Eugena zostały skradzione. Co? Czy to prawda, pani Marielle? Nie jestem kłamcą, Elise. Ach, tak, obawiam się, że to prawda. Wszyscy dziwnie się zachowują, Elise. Ach, to naturalne, moja droga. Nie można tego lekceważyć. Słyszałem nawet, jak niektórzy ludzie mówili, że byli... Co? Że widzieli ich ujeżdżających? Hagriden? Nie wiem, co to znaczy. Nie powinieneś rozpowszechniać takich gór o mieście Grun. Ale stary Giant powiedział, że konie ukradł mu wiedźma. A na miłość boską. Biedny chłopak. Nigdy nie mógł, znaczy nie mógł być bardziej złamany. Z dobrego powodu. Idź teraz. Na razie opiekuję się dziećmi.
Dobra, moi drodzy, myślę, że sobie zakończymy dzisiaj tutaj. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grounda Shira. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Little Goody to Shoes. Trzymajcie się, no i co? Hej, hej!